Które wyrazy ciągu an są ujemne? Inaczej pytanie brzmi, dla jakich n-ów an będzie mniejsze od zera? Do tej nierówności w miejsce an możemy wprowadzić wzór na an, czyli mamy minus n kwadrat plus 4n minus 3 ma być mniejsze od zera. I rozwiązujemy taką nierówność kwadratową. Znajdźmy więc najpierw miejsca zerowe, czyli policzmy deltę. To jest b kwadrat minus 4ac. Przypominam, b to jest to, co stoi przy n, czyli u nas 4. A to jest to, co stoi przy n kwadrat, czyli u nas minus 1. I c to jest wyraz wolny, czyli u nas minus 3. Czyli mamy 16. Minus razy minus razy minus daje nam minus 12, czyli delta wynosi 4. Stąd pierwiastek z delty to będzie 2. Ponieważ delta wyszła dodatnia, mamy dwa miejsca zerowe. Pamiętamy, że tu zmienną jest n, a nie x, czyli będziemy liczyć n1 i n2. Oczywiście z takiego samego wzoru jak na x1 i x2, czyli dostaniemy minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawmy nasze dane, czyli u nas będziemy mieć minus 4 minus 2 przez 2a, czyli przez minus 2. Czyli mamy minus 6 przez minus 2, to nam daje 3. Teraz n2 liczymy ze wzoru minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli n2 to będzie minus 4 plus 2 przez 2 razy a, czyli przez minus 2, co nam da minus 2 przez minus 2, dostaniemy 1. Po obliczeniu miejsc zerowych możemy już szkicować wykres. Czyli zaznaczamy miejsca zerowe, czyli jedynkę i trójkę. Współczynnik a był ujemny, czyli ramiona paraboli są skierowane w dół. I nas interesuje to, co jest od zera mniejsze. Czyli zaznaczmy te fragmenty wykresu, które przyjmują wartości mniejsze od zera. Czyli mamy ten fragment wykresu i ten fragment wykresu. W miejscach w jedynce i w trójce zostawiamy kółeczko otwarte, dlatego że interesują nas tylko i wyłącznie te wartości, które są mniejsze od zera. Teraz możemy te fragmenty zrzutować na oś n-ów. I zapiszmy, że nasze n należą do przedziału od minus nieskończoności do jedynki. Tutaj mamy przedział otwarty. I suma od 3 do nieskończoności. Ale my dobrze wiemy, że n są to liczby naturalne. Czyli n należy do zbioru liczb naturalnych. Więc z naszej sumy przedziału wybierzmy tylko i wyłącznie liczby naturalne. Stąd n należy do zbioru. W tym przedziale jedyną liczbą naturalną jest 0, ale my musimy mieć liczby naturalne dodatnie, czyli 0 nam się tutaj nie kwalifikuje, czyli z drugiego przedziału wybieramy pierwszą liczbę naturalną. W trójce jest przedział otwarty, czyli pierwsza liczba naturalna to jest 4. Więc dalej mamy 5, 6, 7 i możemy zaznaczyć to jako kropeczki. Stąd wnioskujemy, że począwszy od wyrazu czwartego, każdy kolejny wyraz będzie miał wartość ujemną.